brudasa i teraz chodź i oj, 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 Polska, oj. Witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie, Mariusz Kałamaga, jamba z ciebie, są ze mną, kurczę, gospodarze dzisiejszego wieczoru, czyli zespół Jamba z ciebie, w którym również jestem. Jesteście po koncercie, jak się czujecie? Yeah! A ta sak swoje wie, znowu te kurczki, oj, 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 oj. Fantastycznie, rozwijacie się chłopacy. Podejrzewam, że zaraz powie ktoś coś jeszcze najmądrzejszego. Mówi się chłopaki. Chłopacy się mówi. Jak chciałem powiedzieć? To nie wiem. Proszę bardzo, jesteście po koncercie. Jak w ogóle odebraliście ten koncert? Jak to wyglądało? Że teksty nawiązują do Witkacego. Bardzo fajny był to wywiad. Chcieliśmy naprawdę powiedzieć, że czuliśmy się tutaj bardzo miło. Dopisała nam publiczność, choć nie była w jakiejś masakrycznej frekwencji, ale była cudowna i wspierała nas i było czuć kontakt, że chcą się bawić i chcą nas słuchać. I to było najprzyjemniejsze. Tak, tak. I wnioskujemy, no i było, że klaskali po prostu. Na przykład. Bo nie mieliśmy dzisiaj swojej płytki z oklaskami. No, sami robili, sami klaskali. W Łodzi tak, sami klaskają. Od siebie. Dobrze są. Ja lubię tak, Łódź. Tak, tak. Łódź! Jesteśmy bardzo zadowoleni z dzisiejszego koncertu, bo no, możemy powiedzieć szczerze, że troszeczkę się go obawialiśmy z powodu osobistych. Z powodu obludzenia na drogach i takowych od nas rzeczy niezależnych. I no. Ja się z tym zgadzam. Jeszcze tej kasy tu zostało. To my tylko chcieliśmy pozdrowić. Chyba z ciebie. Bądźcie. Cześć. Łódź. Rules.